tego, co mają nam do powiedzenia prelegenci. Pani dyrektor właściwie już wszystko powiedziała. Ciekawostką jest to, że chyba Czechy wywołały jedną wojnę, tą właśnie z Polską. A drugą ciekawostką jest to, może tu historycy mnie zweryfikują, że na terenie Śląska Cieszyńskiego w historii odbyły się dwie bitwy. Jedna to właśnie ta z 1919 roku z Czechami, a druga potem 2 września 1939 roku w Pogórzu z Niemcami, również oczywiście wojna, bitwa o niepodległość. Więc proszę Państwa, życzę Wam, żebyście uzyskali jak najwięcej informacji, zaspokoili swoją ciekawość. Ja też jestem bardzo ciekaw, ponieważ wiem, kim są osoby, które będą tutaj zabierać głos. Zapewne czeka nas bardzo ciekawe przeżycie dzisiaj. I to by było tyle. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.